Władysław Początek to był niezwykle ważny dla Opola artysta. Bardzo się cieszę, że to malowidło się tu pojawiło. To jest, można powiedzieć, taka replika malowidła, które znajdowało się na dawnym dworcu PKS-u, czyli przy tej ulicy, troszkę dalej, kilkaset metrów dalej, mieścił się taki dworzec PKS-u, który właściwie cały czas był tymczasowym dworcem, ale jednak udekorowanym malowidłem. Władysław Początek to był artysta, który specjalizował się właśnie w dużych dekoracjach ściennych. Na przykład restauracja festiwalowa, to było jego dzieło. Na przykład dekoracje przy kinie Odra. Ja wymieniam takie rzeczy, które już nie istnieją. Dlatego, tak jak mówię, tym bardziej cieszę się bardzo, że to malowidło do nas wróciło. Ono zostało odtworzone na podstawie tego, co zostało znalezione w czasie wyburzania dworca PKS-u. To jest taka dekoracja, która jest pewnego rodzaju taką alegorią podróżowania. Jak się przyjrzymy, to widzimy tam osoby podróżnych, widzimy konia, czyli ten taki podstawowy środek transportu, a dalej widzimy autobus. Oczywiście to jest autobus z lat 60., czyli z tych czasów, kiedy to malowidło powstawało, ale to pokazuje pewien postęp technologiczny, pewien rozwój i ono świetnie koresponduje z dekoracjami wykonanymi przez tego samego artystę, przez Władysława Początka, które szczęśliwie zachowały się na pobliskim dworcu kolejowym w poczekalni. Jeśli Państwo tam wejdą, to zobaczą, że tam jest rozwój kolei. Także można sobie obejrzeć te dwa malowidła i zobaczyć, że stanowią pewną całość. Zakres konserwacji to przede wszystkim rekonstrukcja, dlatego że malowidło nie można było zachować, ponieważ budynek został zburzony, a koszt przeniesienia, transferu malowidła byłby ogromny. Taki transfer też rodził obawy, że niewiele zostanie zachowanego malowidła autorskiego. Przede wszystkim to malowidło to bardzo subtelny kolor i linia. Autor przede wszystkim formę buduje linią i ta linia jest idealna. Po to, żeby ta linia była idealna, musiał mieć idealne podłoże. Więc nie jest to stricte fresk czy typowa technika malarstwa ściennego, ponieważ autor musiał sobie przygotować podłoże, a przygotował je w ten sposób, że na tynk wapienny położył zaprawę gipsową, żeby mieć idealną, gładką powierzchnię. I ja, starając się wykonać rekonstrukcję, również musiałam popracować nad powierzchnią, i popracować nad tą idealną linią, którą posługiwał się autor. Sama rekonstrukcja trwała 3 miesiące. Dla mnie osobiście samo odkrycie tego dzieła było zaskoczeniem faktycznie na etapie początkowym naszej budowy. Bardzo się cieszę, że udało się odtworzyć akurat to dzieło i umieścić je w tym miejscu, w którym myślę, będzie przypominało o dawnej historii naszego miasta.